Pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Na wstępie pragnę powiedzieć, że oczywiście nie zgadzam się z wieloma tezami, które przedstawili moi szanowni przedmówcy, a w szczególności senator sprawozdawca mniejszości, oczywiście nie negując jego znakomitych kompetencji w tej materii. Ja nie demonizowałbym podjęcia decyzji o zawieszeniu pierwszego 50-procentowego progu ostrożnościowego, ponieważ dzięki tej zmianie będzie można w sposób elastyczny znowelizować budżet w celu jednak zminimalizowania skutków spowolnienia gospodarczego, którego jesteśmy wszyscy świadkami. Dobrze się stało, że rząd podjął decyzję o zawieszeniu progu ostrożnościowego, ponieważ jak stwierdził minister Rostowski, w okresie spowolnienia gospodarczego alternatywą dla takiej decyzji byłoby, cytuję, bolesne dla obywateli cięcie wydatków na około 25 miliardów oraz wprowadzenie drastycznych podwyżek podatków. Pragnę podkreślić, iż porównując Polskę do innych państw Unii, to wypadamy całkiem przyzwoicie, nawet po zawieszeniu progu. Próg ostrożnościowy w Unii wynosi 60% PKB. Dlatego z tego miejsca apeluję do szanownych koleżanek i kolegów z partii opozycyjnej, aby ponad podziałami politycznymi, kierując się rozwagą i poczuciem odpowiedzialności za losy naszego kraju, nawet wbrew tej klubowej dyscyplinie, poprzeć przedmiotowe rozwiązanie przedłożone przez rząd. Dziękuję. Dziękuję bardzo.